minioną sobotę w Bruszycy Kłodzkiej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbył się tzw. Zajączek Wielkanocny zorganizowany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Na początku imprezy przejechały przez miasto motocykle Harley'e wraz z samochodami rajdowymi. Na plantach zagrał zespół muzyczny, była grochowa, ciasta i różne zabawy dla dzieci. Odbyła się też zbiórka pieniędzy do puszek, ale również i licytacji. Pieniądze były zbierane na świetlice dzieci niepełnosprawnych na PKP. Serdecznie podziękować pani Małgosi, która jest jedną z główno dowodzących osób a propos organizacji też i prowadzenia stowarzyszenia. Bardzo serdecznie też chciałabym podziękować tutaj obecnej pani Basi Korczyńskiej, która też włącza się niejednokrotnie w pomoc dzieciom niepełnosprawnym. A ja, drodzy państwo, myślę, że Bystrzyca ma naprawdę gorące i otwarte serca i zawsze, kiedy jest taka potrzeba, to sobie nawzajem pomagamy. I jeszcze pani Małgosiu, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję. I kochani, wiemy, że będzie świetlica dla dzieci niepełnosprawnych w budynku przy dworcu PKP. I oczywiście są potrzebne na ten cel pieniążki. I dzisiejsze datki, które państwo złożą, czy kupicie tutaj cegiełki, to właśnie między innymi na ten cel będą też przekazane. My ze swojej strony jako gmina również dokładamy starań, aby pomóc temu przedsięwzięciu. I miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku przed świętami Bożego Narodzenia te dzieci znajdą się tam. I tego pani Małgosiu bardzo serdecznie, pani, dzieciaczkom i wszystkim rodzicom bardzo serdecznie życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, 4 lata temu przypominam sobie tą chwilę, kiedy pani prezes Małgosia Bielak siedziała ze mną w biurze i mówiła do mnie tak: Beatka, jak to pójdzie? Jak ja to uniosę? Czy ja dam radę? Czy ja podołam za miłością prawdy? Małgosiu, dzisiaj jest odpowiedź. Obecność ludzi dobrej woli wskazuje, że to, co robisz, jest wielkie i życzę tobie dużo siły w dalszym niesieniu tego trudu organizacji, ale mam nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy są obecni dzisiaj tutaj, ludzie dobrej woli, będą wspierać swoją działalność. Gratuluję. Dzisiejszy dzień i to dzisiejsze spotkanie właśnie w takim kształcie, jaki ono dzisiaj ma, jest naprawdę czymś wspaniałym. I myślę, że długo zostanie w naszej pamięci i myślę, że to spotkanie w tej formie odbywa się tak po raz pierwszy. Natomiast jestem przekonana, że to jest taka nowa inicjatywa i że te spotkania będą się odbywały cyklicznie. Ja też chciałam gorące słowa podziękowania i gratulacje moje złożyć pani Małgosi, pani Basi Korczyńskiej, które po prostu całym
sercem angażują się w te działania. Jest to bardzo piękne, bo proszę Państwa, zrobić coś dla kogoś to jest znacznie radośniejsze i przyjemniejsze niż to, jak ktoś coś dla nas zrobi. Dawać jest wielką przyjemnością, większą niż brać. Także ja życzę Państwu tutaj, pomimo tego, że zaczęło lekko kapać, cudownej, wspaniałej zabawy. Dzisiaj na Plantach odbywa się impreza charytatywna, która nazywa się Wielkanocny Zajączek dla Dzieci Niepełnosprawnych. Impreza, która ma na celu zebranie funduszy na remont świetlicy integracyjnej dla naszych dzieci. Świetlica będzie znajdować się na stacji PKP w Bystrzycy Płockiej. Tam dostaliśmy pomieszczenie od pani burmistrz. Świetlica będzie się pięknie nazywała stacyjka. Będą korzystały z niej dzieci z niepełnosprawnością, jak i wszystkie dzieci będą mogły korzystać z Bystrzycy Płockiej, ponieważ będzie się tam znajdować sala doświadczenia świata. To jest terapia polisensoryczna, bardzo fajna, wskazana dla wszystkich dzieci. Przebić, oto taki piękny obraz z autografem. 200 zł po raz drugi. Proszę Państwa, czy ktoś przebije? Ja nie widzę chętnych, zatem 200 zł po raz trzeci sprzedane. Zapraszamy panią wiceburmistrz po odbiór nagrody. Wielkie brawa dla pani wiceburmistrz oczywiście. Polowa. Pomagają nam harcerze z Bystrzycy Kłodzkiej. Bardzo im za to dziękujemy. Jest harcerska grochówka Bigos, ugotowany przez właściciela restauracji Zielone Drzewo, Jana Maleja.
do tego ciasta, które piekły mamy naszych dzieciaczków, jak również ze szkoły ponadgimnazjalnej, nauczyciele, rodzice. To wszystko jest na sprzedaż, wszystko do jednej puli na rzecz świetlicy. To jest pierwszy tego typu zajączek, bo zajączek to już jest czwarty, ale tego typu z udziałem samochodów i Harley'ów na sportowo pierwszy raz. I myślę, że to będzie już się powtarzać. Mieszkańcy Beszczycy Kłodzkiej dowiedzą się więcej, że jest taka impreza, ponieważ dzisiaj nam troszeczkę pogoda nie dopisała, deszcz troszeczkę nam przegonił, ale myślę, że dowiedzą się, przyjdą i wesprą nasze działania. Pomagamy w organizacji tego zajączka wielkanocnego. Mamy stoisko z grochówką, opiekujemy się dziećmi, bawimy się z nimi. No, najczęściej jesteśmy w naszej harcówce przy ulicy Okrzei 20. Tam mamy nasz chłupiec, harcówkę, tam się spotykamy, mamy zbiórki. Oczywiście zapraszamy także na nasze obozy w Międzywodziu, bo każdy może być harcerzem. Wszystkich chętnie zapraszamy i z wielką chęcią przyjmiemy. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. A serdeczne podziękowania dla gminy Beszczycy Kłodzkiej, dla pani burmistrz Renaty Surmy, pani wiceburmistrz, pani Beaty Husaluk-Szpanier i dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, pani Grażyny Papowskiej-Szuby, pani Amelii Iwańskiej, panu Marcinowi Gomułce, panu Tomaszowi Gomułce, dla ZSP Beszczycy Kłodzkiej, pani dyrektor Dorocie Łakucewicz, łącznie z gronem pedagogicznym, dla drukarni Perfekty, oczywiście dla Autolexu Team, dla pana Ireneusza Goli i Macieja Grucy. Dla naszych motocyklistów, dla restauracji Zielone Drzewo, dla pana Jana Maleja, państwa Elżbieta i Krzysztof Pawlaszek, TV Orlica Adam Florczyk, wolontariusze Monika Bielak, Adrian Zawada, Bartek Karapań, Przemysław Antonowicz, Tomasz Gomułka, Mateusz Szynkiewicz, Michał Parasiewicz, Paweł Rodecki, Angelika Potasiak, Tomasz Krawczyk i Miłosz Petrus i wiele, wiele innych, których niestety nie mogę tutaj wpisać, ale byli z nami i nam pomagali. Dziękuję wszystkim wolontariuszom. Fotografom, którzy robili nam tutaj zdjęcia, też bardzo dziękujemy. Dziękujemy za występ zespołu Progress Side. Dziękujemy wszystkim rodzicom za ciasta, za opiekę. Za wszystko dziękujemy. Przy przedszkolu Bystrzak panu dyrektorowi Pawłowi Błachowiczowi dziękujemy. Oraz panu Pawłowi Sikorskiemu, także motocyklistom dziękujemy. Oraz pani Emilii Idzi i oczywiście tutaj stojącej obok mnie pani Małgosi Bielak też również bardzo, bardzo dziękuję, bo dzięki niej tą imprezę tutaj mamy. To już jest czwarty zajączek wielkanocny i naprawdę mógłbym powiedzieć, że czwarty udany zajączek wielkanocny. Po imprezie na plantach wszyscy przenieśli się na ulicę Orężną, gdzie można było nabyć cegiełkę i przejechać się samochodem rajdowym. Pierwszy raz coś takiego odbyło się w Beszczycy Kłodzkiej. W dzisiejszej imprezie to jest impreza pierwsza, tak wspaniała, sportowa poniekąd. Biorą w niej udział samochody rajdowe i motory, tak zwane Harley'e. Na rzecz naszych dzieci po zakupieniu cegiełki można przejechać się w charakterze pilota, pasażera samochodem rajdowym lub Harley'em. Panowie z Autolex Rally Team Kłodzko zgłosili się do mnie z taką propozycją pomocy dla dzieci, jak również motory. Przewodniczący pan Paweł Sikorski, który zebrał wszystkich miłośników Harley'ów i sprowadził tutaj do Beszczycy. I oni wszyscy dla naszych dzieci dzisiaj jeżdżą.
No Amerykan jednak ten. A poniżej, zej, bo całą głowę tylko widzę. Jak widać, nawet takim samochodem można się nie... Wrażenia są po prostu niesamowite, no. Ta BM-ka to jest po prostu mistrzostwo. No. Pierwsza taka przejażdżka? Pierwszy raz i myślę, że nie ostatni. Thank you.
Mm-hmm.